Cześć, tu Asia Domagała, a to jest kanał Angielski Kompas. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby subskrybować i być na bieżąco z nowym materiałem, niczego nie przegapić. Dzisiaj przygotowałam odcinek dotyczący tylko jednej osoby i tego, jak ta osoba mówi po angielsku. I jest to polski polityk, ponownie. Tamten odcinek o polskich politykach bardzo Wam się podobał, dlatego postanowiłam kontynuować. Tym razem skupiłam się na jednej osobie, dlatego że to, w jaki sposób i jak szybko nauczyła się angielskiego i jak dobrze włada tym językiem, jest godne podziwu. Chodzi o polityka, który chyba w perspektywie międzynarodowej odniósł największy sukces, można by było rzec. Chodzi o Donalda Tuska. To właśnie dzisiaj przyjrzymy się temu, jak Donald Tusk mówi po angielsku. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak posłuchamy, jak Donald Tusk mówi po angielsku, kilka faktów o nim samym. Donald Tusk urodził się w roku 1957 i jest to o tyle istotne, że bardzo późno zaczął uczyć się języka angielskiego, bo zaczął uczyć się dopiero w okolicach 2008 i z tego, co udało mi się dowiedzieć, uczył się angielskiego w latach 2008, potem między latami 2011 i 2014, czyli łącznie około 5 lat i w tym czasie spędził około 1300 godzin na lekcjach z nauczycielem. Ciężko określić, ile godzin spędził oczywiście na samodzielnej nauce, ale mówię to po to, żeby podkreślić, jak czasami wiele czasu potrzeba, aby rzeczywiście opanować język do, nie chcę mówić perfekcji, ale do takiego poziomu, który by nas satysfakcjonował. To też oznacza, że jeżeli podzielimy te 1300 godzin między te 5 lat, mamy w bardzo dużym przybliżeniu około 5 lekcji tygodniowo, jeżeli oczywiście uczył się tego języka w każdym tygodniu roku. To jest bardzo dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym czasie był aktywnym politykiem i to nie jest tak, że miał bardzo dużo wolnego czasu. Jednak był bardzo zdeterminowany i w 2014 roku, kiedy został wybrany prezydentem Rady Europejskiej, zaczął uczyć się jeszcze bardziej intensywnie. Niestety nie ma tutaj, ja przynajmniej nie znalazłam informacji na temat tego, ile dokładnie godzin spędził zanim opanował język tak, jak nim włada w tej chwili. Udało mi się natomiast znaleźć informację, że uczył się z trzema różnymi nauczycielami, żeby właśnie w kilka miesięcy opanować język angielski na tyle dobrze, aby swobodnie w tym języku mówić. Co też jemu się udało? Udało mu się to bardzo dobrze i w 2008, kiedy zaczynał naukę języka angielskiego, miał 51 lat, natomiast kiedy zaczął uczyć się jeszcze bardziej intensywnie, czyli w roku, kiedy został prezydentem Rady Europejskiej, miał 58 lat. To też pokazuje, że na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno. Trzeba też podkreślić, że Donald Tusk nigdy nie mieszkał za granicą, a kierunkiem studiów, jaki skończył, była historia, więc to nie było nic, co jest związane z językiem angielskim. Nie było tak, że mieszkał, miał rodzinę, przebywał długo w kraju anglojęzycznym. Po prostu nauczył się języka angielskiego w Polsce. Warto też dodać, że Donald Tusk włada troszeczkę językiem niemieckim, ale nie dlatego, że uczył się w szkole, tylko dlatego, że jako dziecko nauczyła go tego języka jego babcia. Natomiast przez kilkanaście lat w szkołach i na studiach uczył się języka rosyjskiego, którego praktycznie w ogóle nie zna, więc ta nauka poszła w piach. Uczył się też 6 lat łaciny, no to też nie jest zbyt owocne dla niego dzisiaj. No i to właśnie język angielski jest tym językiem, w którym czuje się najbardziej swobodnie i co do którego przykłada największą wagę w kwestii nauki. Zaczął uczyć się też francuskiego w momencie, kiedy zamieszkał w Brukseli, ale z tego, co udało mi się doczytać, dowiedzieć, to nie pokłada zbyt dużych nadziei w tym, że kiedyś będzie władał biegle tym właśnie językiem. To język angielski jest tym językiem, w którym pokłada te największe nadzieje, w którym czuje się po prostu najbardziej swobodnie, oczywiście zaraz po języku polskim. Posłuchajmy zatem pierwszego fragmentu, w którym Donald Tusk mówi po angielsku. Wszystkie te fragmenty, które przytoczę dzisiaj, pochodzą z lat po roku 2014, czyli już po czasie, kiedy Donald Tusk został prezydentem Rady Europejskiej. Posłuchajmy zatem tego pierwszego fragmentu. You have just concluded a very good and fruitful EU-Western Balkan summit. I believe that it took us too long since our last meeting in Thessaloniki,
15 years ago, and this is why we decided to meet again in 2 years in Croatia. Pozwolę sobie ocenić 3 rzeczy. Będzie to gramatyka, będzie to słownictwo i będzie to wymowa szeroko rozumiana. W kwestii gramatyki i słownictwa w tym fragmencie, z racji tego, że on czytał, nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest tak, jak być powinno, te słowa są dobrze dobrane, ta gramatyka nie zawiera błędów. Natomiast jeżeli chodzi o jego akcent, o jego wymowę czy intonację, to tutaj nadal ona jest troszeczkę twarda, przebrzmiewa tam język polski, warto, na pewno to nadal słychać. Robi też drobne błędy, na przykład ma problem z krótkim i długim i, na przykład w słowie 15, ma też problem z prawidłową wymową angielskiego TH, czy takiego dźwięku przez zęby FW. On to mówi, no albo używa FY, albo WY, albo gdzieś tam połączenia tych dwóch spółgłosek. Robi drobne błędy, ten jego akcent jest taki troszeczkę twardy, nie jest miękki, ale ogólne brzmienie jest ok. Posłuchajmy zatem kolejnego fragmentu. I have had the privilege to serve Europe. Not to serve an abstract idea, but people, nations and their common interests. I tutaj też muszę Donalda Tuska pochwalić, bo no ponownie gramatyka i słownictwo są jak najbardziej okej. Okay. Do tego warto zwrócić uwagę na przykład na takie dosyć ciężkie do wymówienia słowa, jak na przykład nation. Jest national, to jest narodowy i mówimy to przez e, national. Natomiast nation już mówimy przez inną samogłoskę i Donald Tusk poradził sobie z tym wyśmienicie. Podobnie jak nie robi błędu, który zdarza się często Polakom, to znaczy zjada ostatnie dźwięki na końcu wyrazu. Zresztą nie tylko Polakom się to zdarza, a Donald Tusk do końca artykułuje każdy dźwięk tak, jak właśnie powinien być wymawiany. Więc mimo tego, że nadal ten jego akcent, ten wydźwięk jest taki dosyć, taki Polish English nazwałabym, to tego się dobrze słucha. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. So, here it is. 6 pages. The notification from Prime Minister Theresa May triggering Article 50 and formally starting the negotiations of the United Kingdom's withdrawal from the European Union. Ponownie Donald Tusk używa bardzo dobrych struktur gramatycznych, dobrego słownictwa i co mi się najbardziej podoba, to tak jak mówiłam, że artykułuje wszystkie końcowe dźwięki, wszystkie końcowe spółgłoski tam, gdzie one artykułowane rzeczywiście być powinny. I to jest na pewno godne uwagi, bo to nie jest tak, że to nam przychodzi naturalnie, na tym trzeba pracować. I Donald Tusk ewidentnie musiał dużo uwagi w to włożyć, żeby właśnie w ten sposób mówić w języku angielskim. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. I was a student. I started my studies at Gdańsk University in 1976. Of course, I read history. And I engaged in something like illegal activities in so-called democratic opposition. It was a small group of students. We cooperated with other groups of workers, also very small. It was in 1979, I think, when I met Lech Wałęsa. Tutaj zwrócić uwagę należy jeszcze na jedną rzecz. Poza tym, że Donald Tusk nie zrobił znowu żadnego błędu gramatycznego, że używa bardzo zaawansowanych struktur gramatycznych, to dodatkowo słychać, że on jak uczył się angielskiego, to uczył się angielskiego z brytyjskim akcentem, to znaczy uczył się wypowiadać brytyjskie dźwięki, a nie inne, na przykład amerykańskie. I to rzeczywiście słychać, i co jest najważniejsze, używa ich konsekwentnie, to znaczy nie jest tak, że raz wypowiada jedno słowo tak, a drugi raz inaczej. I to też tylko świadczy o jego dojrzałości językowej, to znaczy świadczy o tym, że po prostu już przerobił to, co miał przerobić, że przegadał to, co miał przegadać i po prostu jest świadomym użytkownikiem języka angielskiego, co się jak najbardziej chwali. Dodatkowo używa na przykład bardzo fajnie, tak jak powiedziałam, brytyjskich słów i zamiast mówić student po amerykańsku mówi student po brytyjsku, więc to jak najbardziej jest na plus. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. As you may have noticed, the question of leading the council is an internal Belgian-Polish matter.
Tak jak mówiłam, Donald Tusk, jego akcent, jego intonacja nadal są takie twarde, nadal są bardzo polskie, więc to, no i to słychać, natomiast ogólny wydźwięk jego angielskiego nie jest zły, można go też zrozumieć, co jest jakby kolejną zaletą, szczególnie dla innych obcokrajowców, biorąc pod uwagę jego funkcję, jaką pełnił. Natomiast ten fragment pokazał nam coś jeszcze, to znaczy, żeby żartować sobie w języku obcym, trzeba się już w nim naprawdę czuć swobodnie. I Donald Tusk nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma problemu z tym, żeby mówić po angielsku, dobiera odpowiednio słowa i dodatkowo potrafi sobie zażartować nawet w takiej sytuacji, rzekłabym, formalnej. Posłuchajmy, zobaczmy kolejną formalną sytuację i kolejny żart Donalda Tuska. President Tusk, you said a while ago that there was a special place in hell for those who promoted Brexit without a plan. Well, withdrawal agreement is part of a plan. If British MPs don't vote for it next week, do you think that special place in hell should be enlarged to include more members of the House of Commons? According to our Pope, the hell is still empty, you know, and it means that a lot of space is. W tym fragmencie widać, że on jako użytkownik języka angielskiego jest już bardzo pewny siebie. Odpowiada z pewnością, bez zawahania, wie jakich słów użyć, wie, że używa ich poprawnie, nie robi żadnych błędów i mimo tej zgrzytającej momentami wymowy, mimo tego, że to jest taki Polish English, to on naprawdę mówi bardzo dobrze, czuje się pewnie w tym języku, a dodatkowo jest w stanie w tym języku żartować. Co już jest według mnie oznaką wejścia na pewien zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. Posłuchajmy ostatniego fragmentu Donalda Tuska. In the second scenario, that is if the withdrawal agreement is not approved by the House of Commons next week, the European Council agrees to an extension until the 20th of April. 12th of April. I już na koniec widzimy, że każdemu zdarza się robić błędy, że mimo tego, że Donald Tusk czuje się pewnie, mimo tego, że przerobił te tysiące godzin, mimo tego, że nauczył się języka biegle i że włada nim naprawdę bardzo dobrze, to każdemu zdarza się robić błędy, nawet będąc na takim stanowisku w sytuacji bardzo formalnej, wymagającej rzeczywiście nie popełniania tych błędów, no ale zdarza się każdemu. Podsumowując, przykład Donalda Tuska pokazuje, że w naukę trzeba naprawdę włożyć serce, ale że nigdy nie jest na rozpoczęcie tej nauki języka obcego za późno. On też pokazuje, że jeżeli ma się determinację, jeżeli ma się motywację i oczywiście odpowiednie fundusze, bo nie ma co ukrywać, że na jego naukę zostały wydane duże środki, w tym publiczne, ale jego motywacja pozwoliła mu nauczyć się języka biegle w taki sposób, że rzeczywiście nie wstydził się mówić po angielsku, czuł się w nim bardzo pewnie, godnie reprezentował i siebie, i kraj, i Unię Europejską. I myślę, że jedyne, co mogę powiedzieć, to szapoba. Naprawdę jest przykładem godnym naśladowania. To dzisiaj ode mnie wszystko. Mam nadzieję, że spodobało Wam się, mam nadzieję, że weźmiecie przykład Donalda Tuska i też znajdziecie swoją motywację do nauki języka angielskiego. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak podobał Wam się ten odcinek, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.